Zapraszam, zapraszam! Kierunek woda! Kto odważny ma ochotę zmierzyć się z legendarną pest... Patrzcie, tam coś widać! No gratuluję, cyknęłaś starą puchę! A ty znalazłaś coś ciekawego, nie wydaje mi się! Może jeszcze nie, ale znajdę i jak znajdę, to będę miał na filmie, a nie na jakimś przedpodobowym zdjęciu. Tego w ogóle nie słuchaj! Norman nigdy w życiu nie nakręci żadnego filmu o potworze. Norman będzie kręcił film o potworze z Ponty Pandinas? Słuchajcie, on do mnie płynie! Zostanę najsłynniejszym łowcą potworów na świecie! Czołem, dzieciaki! A jak pan tam był pod wodą, to widział pan tego potwora? Nie, na razie nic nie widziałem. Skoczę sobie coś przekąsić, a potem płynę jeszcze raz. A ja już chyba wiem, gdzie złapię tego swojego potwora. Lewo! 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 No, w lewo! Jest tu! No, gdzie ty? Potwora z Ponty Pandinas i utknął w łodzi podwodnej na dnie jeziora. A Penny, przygotuj się, bo pewnie będziesz nurkować. Super, przyjęłam! Co jest? Coś nie idzie. Ale musimy go wyciągnąć. On tam ma pełno wody. Ale jest coś, co może i byłoby w stanie wyciągnąć spod wody taką łódź. Parę bardzo dobrych ujęć Penny w akcji. Ale nie myśl sobie, że tak szybko ci wybaczymy. Nie tym razem. A to ja sobie zatrzymam. Nad jeziorem Ponty Pandinas rozegrały się dziś wyjątkowo dramatyczne sceny. Strażak sam szybko stawił się na miejscu i wzorowo poprowadził akcję. Gdyby nie dzielna Penny Morris, nie udałoby się uratować chłopca z łodzi podwodnej. Brawo! I proszę państwa, kto wie, czy nie udało się uchwycić legendarnego potwora z Ponty Pandinas? Co? A to? Wygląda na to, że polowanie na potwory w Ponty Pandi szybko się nie skończy. Dzień doberek, jacy punktualni. Wszyscy gotowi na dzień pełen wyzwań i niespodzianek? Super! Fantastycznie! To co, dzisiaj dla odmiany zaopiekuje się wami moja koleżanka Eli! Juhu! Dziewczyny rządzą! To co, możemy przyjrzeć się Wallaby? Masz chwilę? Oto jestem! Tak, słucham. A ile tak mniej więcej pożarów pani zgasiła? Całe mnóstwo. No czyli ile, bo na pewno nie tyle co wujek Sam. Zaraz do niego zadzwonię. No dobra. Biwak na świeżym powietrzu, zasada pierwsza. To teraz przejdziemy do grillowania. Kto ma ochotę mi pomóc? Ja! O nie,
nie ma zasięgu. Jak tu nie ma, to trzeba iść gdzieś wyżej. Pierwsza sprawa. Podłączamy butlę z gazem do naszego grilla. I tu trzeba zachować maksymalną ostrożność, zwłaszcza, że zaraz obok jest ognisko. To ja mogę! Nie, bo ja chcę! Hej, dziewczyny, bo zaraz... Chwila. A gdzie James? Wziął telefon i tam sobie poszedł szukać sygnału. Dobra, zostajecie tu i niczego nie dotykacie, jasne? Za chwilę jestem. A ja i tak wiem, jak się podłącza taką butlę. Ja też wiem. Zostaw, ja chcę. Pani Eli prosiła, żeby niczego nie dotykać. Puszczaj! To ja chcę! O nie! O nie! James! James! Tutaj! Tutaj jestem! O! Nic się nie bój. Nie denerwuj się, nic ci się nie stanie. Trzymaj się mocno, trzymasz się i... Teraz prawa stopa powoli w dół. Super, tak jest. Bardzo dobrze, jeszcze kawałeczek i dam radę cię złapać. O to chodzi, brawo. Już zaraz będziesz na dole. Jak będziesz gotowy, pop... Mam cię. Chyba jednak zadzwonimy sobie do wujka sama. Pożar lasu w okolicach młyna nad rzeką. Pali nam się las w okolicach młyna. Tak jest, już lecimy. Penny, bierz Petera, widzimy się przy młynie. No dobra, wszyscy cali? Tak! Norman nas uratował! Kazał się odsunąć i stanął pod wiatr! Nacisz strażak sam! Rzeczywiście dość szybko się rozprzestrzenia. Penny, ze mną! Trzeba załatwić ten ogień! Poszedłem bez pozwolenia. Nic się na szczęście nie stało, ale następnym razem po prostu daj komuś znać. I ja, i my w sumie też przepraszamy. Chyba za bardzo chciałyśmy pomóc. Tak, obie doskonale wiecie, że z gazem nie ma żartów, prawda? I najlepiej się do takich butli w ogóle nie dotykać.